Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z naszego serwera Spooky Craft. Kochani, co dzisiaj będziemy robić ciekawego? Co będziemy dzisiaj robić ciekawego? Nie wiem czy widzicie, ale troszeczkę tutaj zacząłem mniej więcej budować. Zrobiliśmy sobie lepszego claima, zrobiliśmy sobie lepszy piecyk również. No i kochani, mamy 281 dzień. Jest w tej chwili zima. Nagrywam to w sumie, żeby wam nie skłamać, we wtorek 19 kwietnia, czyli troszeczkę już po starcie serwera. No ja niestety na święta nie byłem w domu, dlatego musiałem sobie zrobić delikatną przerwę. Tutaj już nasi ludzie z Discorda widzę, że grali oporowo. Ja sobie zrobiłem tutaj konserwację, właśnie tam widzę, że dobija, więc jesteśmy świeżo po konserwacji serwera. No i co, dzisiaj może sobie coś zwiedzimy. Zdobyłem w końcu te krowy. Nie wiem, czy pamiętacie na końcu tamtego odcinka. Mieliśmy właśnie problem z tymi krówkami. Ja sobie je ogarnąłem i jakoś tam je doprowadziłem powolutku. Tu mamy w ogóle krowy. Tam są jeszcze dwie świnie, które udało mi się ogarnąć. No tu mamy tego autofidera. To jest naprawdę bardzo, ale to bardzo świetne. Dzięki czemu praktycznie mamy non-stop dostęp do skóry. Tutaj sobie te świnki, krówki spadają. No i będę akurat te wyrzynał, te będą się karmić. Tutaj są jeszcze dwie owce, ale ich na razie nie używam, bo mam troszeczkę tutaj za mało miejsca. W ogóle zobaczcie, jak to świetnie. O cholera. O fuck, nie zauważyłem, że ucięło, przepraszam was. Powinno już być lepiej. Nie zauważyłem, że miałem w okienku to odpalone. No i kochani, nie wiem czy zauważyliście, ale już drzewka zmieniły kolor na ciemny. No mówię, ten mod z tymi seasonami jest po prostu piękny. I tak na przykład jak macie buraki, tak ta roślina nie będzie rosła o tej porze roku. Więc ja mam tutaj taką delikatną farmę, gdzie sobie ogarniałem mniej więcej jakieś tam swoje rzeczy. Ale widać, że to już nie rośnie. Nie wiem, czy trzcina również przypadkowo nie rośnie. Tutaj chyba nie ma nic do napisania. Tak czy inaczej są tu również kamienne pochodnie, które są jaśniejsze od tych zwykłych. Tak więc dzięki temu przynajmniej tu nic nie zamarza. A widzimy, to jest tragedia, bo od razu wszystkie plony no niestety umierają. Tu jeszcze miałem trochę węgla. Może w tych skrzynkach sobie zrobimy delikatny porządek. No, dorobiłem się również plecaka, o którym w sumie zapomniałem. No i kochani, co jest jeszcze świetne w tych modyfikacjach? Ja wam pokażę, zrobimy takie przedstawienie tego wszystkiego. Zrobiłem sobie tutaj konia. Że zrobiłem, no znalazłem go tam właśnie przy tych villagerach w tamtą stronę. I macie coś takiego jak linker, tylko czy ja znajdę tego linkera? Nie wiem, czy go nie odłożyłem przypadkowo do skrzynki. Jest tu linker? Jest linker. Ja wam pokażę, jak to jest po prostu świetne. Czekajcie, bo ja muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło. W ten sposób. No i patrzcie, dzięki temu, że mamy teraz połączony powóz. Nie dość, że możemy w ogóle tutaj siadać z czterema innymi graczami. Możemy sobie tutaj postawić skrzynkę podwójną, co również jest świetne. To dodatkowo możemy sobie połączyć to do każdego mounta. Czyli w tej chwili ja sobie jadę, nie wiem, ze swoim teamem i idziemy się napieprzać, ewentualnie jedziemy na jakąś wyprawę. To jest po prostu bajeranckie. Ups. No tak, to jest zrobione jako entity, że tak powiem, brzydko. Więc, no, wszystkie upadki i tak dalej są niestety skutkowane śmiercią. Dobra. Tu mamy to ogarnięte, to sobie możemy zabić, że tak powiem, głupio. Powóz jest dosyć wytrzymały, więc to akurat nie robi żadnego problemu. No, troszeczkę tutaj surowcy zebrałem. Ja mam tu trawę, nie wiem. Udało mi się również zabić Endermana, dzięki czemu zdobyłem blok trawy. On go skądś tutaj zabrał. Nie mam pojęcia skąd, ale skądś zabrał. I w ogóle zauważyłem, że na tym świecie mamy dosyć potężne problemy z węglem. I to masakryczne. W ogóle zobaczcie, kochani, jaki wielki mamy w tej chwili claim. I to jest dopiero złoto, to jeszcze nie jest diamentowy. To jest nasz cały claim, gdzie nikt nie może nic robić. Z diamentowym to w ogóle będzie zarąbiście. No, diamentowy claim, to wcale drogi jakoś nie jest, dobra, nie, no jest, 18-20 diamentów. Dobra, jest drogi. Możliwe, że jakiś sobie dodatek jeszcze pierdykniemy do tego claima. Jakiś pozdrawiacz, ewentualnie może serce wioski.
O, spętanie Endermana też by było spoko. Nie pamiętam, co robiły te strefy chaosu. Nie pamiętam. Łaska Ducha Jeziora, w ogóle też diamentowe wędki, to jest po prostu coś świetnego. A dzięki temu na przykład jak nie lubicie po prostu schodzić do kopalni, możecie sobie bez problemu jakieś surowce wydobywać z wody. Więc myślę, że to poniekąd niektórym osobom się bardzo spodoba. Dobra, to możemy sobie na razie odłożyć. Załóżmy sobie nasz standardowy setup, czyli niewidzialność. A mamy jakieś pieczone rybki. W ogóle dużo właśnie na fishingu spędziłem. Powiem wam, że chyba diamentów zdobyłem z 6 sztuk maksymalnie. No max 8, a już mam, zobaczcie, ile przedmiotów z diamentu. No ja ogólnie nie jestem jakimś tu zawodowym graczem Minecrafta, żeby wam tu nie kłamać. I powiem wam, że ja tak raczej do kopalni schodzić no niezbyt lubię. Niezbyt lubię. Dobra, mam trochę kamienia, zróbmy sobie więcej tych pochodni z kamienia, bo one naprawdę są jaśniejsze. Nawet widać jak one tutaj są jasne. Po prostu są super mocno jasne. Więc zróbmy sobie kilka tych pochodni z kamienia. Tu jest ten węgiel drzewny. Akurat 52 sztuki. Tamtych sobie troszeczkę też zużyjemy przy okazji. Może jakąś skrzynkę jeszcze walną tutaj? Myślę, że tak. Czyli jakby nie patrzeć, tutaj nasi gracze już musieli doświadczyć Blood Moona. Innej opcji nie widzę. Dobra, te ryby możemy sobie na razie schować. No, to możemy sobie ogarnąć w ten sposób. W sumie łopata nie będzie mi potrzebna. Pędka też nie. To też również wywalimy. A w ogóle nie wiem, co to te świecące jagody. Serio, nie mam pojęcia. Tak jak wam powiedziałem, no ja graczem Minecrafta jakimś super nie jestem, bo no jak byłem młody, ale już nie jestem taki młody niestety. Niestety właśnie. Rozpocząłem w ogóle grę od pre-alpha. Pamiętam w ogóle, jaki to był szok, jak na początku ta gra w ogóle weszła. Boże, ale się ludzie tym zachwycali. No teraz to w sumie już każdy w to pyka. Co możemy ogarnąć. I tak, przydałyby mi się jeszcze te 3 sztuki żelaza. Może zamiast tego złota ogarniemy sobie to żelazo jednak. No, Danonku już śpię. Nie zauważyłem, żeby do tej pory jakiekolwiek lagi były. Tam mieliśmy ogólnie na początku problemy właśnie z T-Crate'em, aczkolwiek już wydaje mi się, że zdołałem go rozwiązać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, wiecie co, zrobimy sobie jeszcze jeden dodatkowy miecz. To było tu. Nie, to nie było tu. To było tu. Zrobimy sobie dodatkowy miecz, bo ja wierzę, że zaraz się z niego wysprzęglę. Potem będzie płacz i lament. Jedno żelazo mi się zrobiło. Daj mi kolejne. Gdybym miał więcej węgla, to bez problemu mógłbym sobie w złotym piecu to wszystko wypalać. Aczkolwiek no, bez tego wszystkiego, no jest to problematyczne. Dobra, złazimy sobie powoli do kopalni. Jak tam w ogóle moje FPS-y? 60 FPS. Zauważyłem, że czasem Minecraft potrafi przyhaczyć. Pamięcie graficzne. No jest bez limitu. Nie wiem, może mi monitor teraz blokuje. Ogólnie znalazłem sobie tutaj właśnie koło swojego domku jakąś kopalnię. Tylko zauważyłem, że ona jest bardzo, ale to bardzo, bardzo wielka. O! Żelazo sobie oczywiście weźmiemy. Właśnie kilka sztuk żelaza, diamentów mi się udało w ogóle ogarnąć. I powiedzcie mi, bo ja mówię, ja jestem nieogarnięty. I zauważyłem, że tu jest masa nowych bloków. Te bloki na przykład są bardzo takie twarde. I na tych biomach naprawdę jest bardzo, ale to bardzo mało węgla. To jest aż niemożliwe. I nie wiem, czy te bloki jakoś są alternatywą, jak ten czern i tak dalej, czy one są jakąś alternatywą co do węgla? Raczej wątpię, ale
Może. W ogóle tutaj jeszcze sobie spawner ogarnęliśmy. Ogarnąłem sobie tutaj spawner. Nie było jakichś tam super właściwości co do niego. Zobaczę sobie, czy to będzie lepiej oświetlać. No, czy ja wiem. Dobra, chyba jednak byłem w błędzie. Jestem graczem, który bardzo lubi redstone, dlatego sobie go też przy okazji zbieram. I tak jak wam powiedziałem, zapraszam was serdecznie, bo jeszcze dużo, ale to dużo miejsca jest na naszym serwerze. W ogóle mało, jakoś małe zainteresowanie było tym serwerem. Kilka graczy wbiło z zewnątrz, ale nie było to jakoś powalające. Myślałem, że będzie większe zainteresowanie. I nie powiem, troszeczkę się rozczarowałem. Oczywiście to nie oznacza, że serwer teraz przestanie istnieć czy coś, nie, nie, nie. Ale to nie myślcie. Ja sam bardzo lubię sobie czasem popykać w te klocki. No, nie kopię się tak w dół. Nadal brakuje mi węgla. Uuu, kolejny spawner, ale pięknie. Czekajcie, tu jest. Dobra. Mamy kolejny spawner, o dziwo. To ja sobie go obrobię tymi kamiennymi. Żeby mieć pewność, że tu się nic nie zrespi. Co my tu mamy? Węgiel! W ogóle już się nie muszę nawet bać tych creeperów. Nie wiem, czy byliście na streamie początkowym, ale zdobyliśmy... Oj, kolejne siodło. Zdobyliśmy sobie itemek, który pozwala nam na to, że creepery nas unikają. Co jest moim zdaniem świetne. W ogóle te artefakty są tak fajne. Tak się z nimi przyjemnie gra. Wow, 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 wow. Tarcza, nie powiem co. Staram się ograniczyć przeklinanie, aczkolwiek nie zawsze mi to wychodzi. Ale przynajmniej na takich odcinkach z Minecrafta myślę, że powinienem dać radę. O, creeper, no i patrzcie. Podchodzimy sobie do takiego creepera. O, z pieprza. Leć, creeperku, leć. O, już nie mam tu pochodni. Więc tak jak powiedziałem, creepery nie są już nam przeszkodą. Dobra, tam jest oświetlone. Ja wiem, że wielu z was mogło już zobaczyć, nie wiem, gdzieś diamenty z boku i tak dalej. Ale ja jestem osobą dosyć taką... O, chciałem powiedzieć spokojną, ale to by było kłamstwo. Nie, ale po prostu lubię sobie grać swoim tempem i nawet jeżeli tam będą gdzieś diaksy, no to ja nie polecę z miejsca do tych diaksów, no bo wiem, że i tak jestem na claimie. Więc jestem spokojny o swoje zasoby. Kolejny szkielet. Naprawdę dziwi mnie to, że wy macie ochotę oglądać w sumie te moje zmagania w Minecrafta, w Minecrafcie, przepraszam. Ale skoro chcecie, to proszę bardzo. Czy tu coś mamy ciekawego? Nie, ale ja bym sobie tą wodę z przyjemnością zablokował. Choćby tym andezydem. Dobra, pyk. Andezyd. No, czekam tylko aż mi wyrośnie trzcina cukrowa, żeby zrobić sobie enchant. Dlatego te diamenty też trzymałem tak skrupulatnie. O, tam się chyba świat nie wygenerował. Nie, wygenerował. O, kurka, wódka. Ej, dobra, zróbmy sobie tutaj... cave. Chciałem napisać cave przez K. Ogólnie zombiaki też są tutaj silniejsze. Ogólnie wartościują się z czasem spędzonym w grze. Tak więc coraz będzie trudniej. Dodatkowo te zombiaki mogą kopać. Nie wiem, czy zauważyliście, ale te zombiaki co poniekąd się respią z różnymi przedmiotami. I tak właśnie te przedmioty mogą być wykorzystywane do rozwalania bloków. A nie daj Boże, niech będzie jeszcze Blood Moon, to już w ogóle tragedia. Teoretycznie powinien być to 7 dni. O, lubię takie. O kurde. Won? Won? Oż ty gnoju. Oż ty gnoju. Bardzo często... O, nie ma mnie tu. Tyk, nie macie. O kurde, dobra, sporo ich tu jest.
Ma jeszcze siekierę. I patrzcie, ile on ma HP. Patrzcie, ile on ma HP. Za bydle jedne. Au! O, ile ty hitujesz. To coś zjeść. Ale to jeszcze nie byłeś ty nawet. Au! O! Nie, 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 nie. Oli, moli, guacanoli. Te creepery, Boże, dobrze, że one nie atakują. Dobrze, że te creepery mnie nie dłuką. Tam jest wiele zombiaków, jej. Ile was tu jest? One w ogóle teraz chodzą w grupach. Naprawdę nie zginąć tutaj to jest poważnym dylematem. Ile tego tam jest? Ja pierdzielę. Bon. Nie no, tam tu jest ich naprawdę potężna ilość. No to jest to świecące cudo. Świecące cudo. Ale ktoś tu musiał być. Możliwe, że to byłem ja. No pewnie, że to byłem ja. Czyli mamy bezpośrednie przejście do cave'ów, które zwiedzamy na samym początku. Ej, fajnie. Coś mi się wydaje, że tu będzie kolejka górska zastosowana. Ops, żegnamy pana. Oj, łopatka wyleciała. Mogłem w sumie jeszcze pieska wziąć ze sobą. I w ogóle zauważyłem, że nie wiem, od której to wersji się zmieniło. Czy to jest może akurat wina generatora, ale zauważyłem, iż da się przejść na poziomy minus. Nie wiem, czy to jest wina, że nie mam bedrocka, czy jak. Ale da się przejść na poziomy minus. Dobra, tam są same creepery. Teoretycznie możemy się przejść tutaj, bo zazwyczaj koło lawy można spotkać diamenty. Że szkielety. Więc zaraz mogę wylądować w lawie. Zaraz mogę wylądować w lawie. Nie będzie. Niemożliwe, żeby nie było diamentów. To jest aż dziwne. W takim miejscu. Ja się przejdę, zobaczę, bo nie dowierzam. No serio, chyba tu nic nie będzie. W ogóle napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o takim prowadzeniu tej serii, tak na spokojnie. Możecie sobie tak po prostu tutaj ze mną pooglądać wszystko. Posprawdzać cave'y. W ogóle mamy 33 poziom. Więc bardzo mi zależy na tym enchancie. Pisza. Ej, ja nie wiem, czy ja tu już nie byłem. Szczerze, no pewnie, że tu byłem. Ja tu znalazłem nawet diamenty. Ja tutaj byłem. Ale takie miejscówki bardzo często skrywają właśnie takie smaczki. Eastern Cave już był przeze mnie przeszukany. Przynajmniej w 5%, bo jak widać ten cave jest naprawdę mega, mega wielki. Dobra, lecimy stąd. Po prostu ja tutaj musiałem zapomnieć, ja po prostu nie miałem torczy. To nie tak, że ja zapomniałem. Ja tutaj na tak naprawdę po ciemku chodziłem, bo nie miałem węgla. I nadal go kurde nie mam. Nie wiem, czy nie zrobimy sobie jakiejś plantacji drewna i nie będziemy węgla wypalać. Plantacji węgla. Co ja powiedziałem? Plantacji drzew. The fuck? Co ja mówię? Oj, musicie mi takie niuanse wybaczyć. Niestety, ale jednak nagrywanie tego po pracy jest dosyć ciężkie. Mimo, iż teraz robimy ten jeden odcinek dziennie, ale to jest naprawdę jeszcze dla mnie nadal ciężkie.
No i zostało mi 17 pochodni, 0 węgla. Robi się nieciekawie. O, jeszcze hełm kolczy. Dobra, możemy sobie to wszystko powciskać. My co sobie możemy włożyć. No i nie wiem naprawdę skąd wziąć tutaj węgiel. O, wielkomowa, diamenty. Tylko też zauważyłem to, że często się zdarza, że jest tylko jeden diament. No właśnie. Tutaj te skały nie są jakieś takie wartościowe. Czyli co, tylko jeden diaksik. No niestety. Rozkopię dookoła, żeby nie było, żebyście mnie w komentarzach nie zjedli. No ale co mam mówić, to jest taki naprawdę biedabiom. Totalny biedabiom. To ja będę chyba stąd te torcze zabierał. Skoro tu nic nie ma, to... To po co? Jak tu się moby spawnują, no problem. Będę wiedział przynajmniej, że tutaj nie muszę już wchodzić. A przy okazji sobie wymarnujemy ten czernic. Znaczy czernic, to nie jest czernic, łupkowy bruk. Tu byłem? Chyba nie. Patrzę na te sufity, bo dosyć często na tych sufitach ostatnio widziałem. Uuu, tu chyba byłem jednak. Rozkopane jak... Dobra, ale tu nic nie znalazłem ciekawego. I myślę, że następnym razem już się zabierzemy za rozbudowę naszego pseudodomku. Ale nie będę wam niczego, znaczy, nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo również sobie chciałem tutaj pograć tak samoistnie z siebie. Będę wam pokazywał po prostu to, co akurat najdzie mi na rękę. Oczywiście będę wam wszystko opisywał i jak do tego doszło, nie wiem. Dobra, nie chcemy tu iść. Ja chcę ten redstone, nie wiem, że tam jesteś już, czekasz na mnie, koleżko. Ale ja nadal wierzę w to, że tu mogą być diamenty. O, nic, nul. Dobra, tu już nic nie było. 9 torczy, uuu, lipa. Lipa, lipa, lipa. Tam byliśmy. Dałoby się coś zjeść. Chodź się tam byli, no. Pyk. Muszę jeszcze tu zrobić jakiś death counter, serio. Tam jest ten glowing. Diamenty! Raz. Dwie sztuki, really? O nie, więcej. Na pewno cztery. Cztery. Słyszę lawę. Dobra, cztery diaksy. Sprawdzimy dookoła. Ale nie ma. Dobra, to i tak cztery diaksy do przodu. A to lawa jest stąd, dobra, nieważne. Ale ja tu musiałem być. Ja tu musiałem być. Serio, dużo tych świecących squidów jest. Ja się zatrzymałem na starych squidach, które umierały na powierzchni. Au! Gin, ziemniaku. O! Kampik. A tu musiałem być chyba. Żadnego mimika, nic. O, squid się zabił. Jezu, jest może HP. Ile? Oh fuck. Dużo. 100 serduszek chyba. Znaczy nie, 50 serduszek. Oh fuck. Plus jeden z mieczem. Nope, nope, nope.
Czy mi się miecz tutaj kończy? Co to było? Przepraszam bardzo. Ej, czy ja nie wziąłem miecza? Czy ja go... Geniusz! Ja wierzę, że mi się zaraz miecz skończyłby. Oj, od ciebie bym nie chciał hita dostać. Dobra, zdychać. Ops. Mówię, mam w tej chwili znacznie, znacznie łatwiej. Bo jednak, au! Jednak nie boję się, że mnie creeper z tyłu zajdzie albo coś. Ale co dopiero, by ktoś tutaj miał wejść bez tego? To insta death. Złoto. Zawsze do jabłuszek się przyda. W ogóle powiem wam, że tak skasztanili te nowe rudy. To jest porażka. Tak mi się to nie podoba. Po prostu jestem chyba już za starym drzewem, żeby mi przesadzać. Totalnie za starym. Tu nie ma. Tylko się modlę, żeby żadnego Blood Moona teraz tu nie było. O, Masalako dołączył. Masaleko, przepraszam. Staram się tego whitelista jak najbardziej i najczęściej mniej więcej ogarniać, ale aczkolwiek jeżeli czekacie na whiteliście, to przepraszam was za to. O, Creeperson. Creeperson. Z tych stalagmitów, stalaktytów coś leci? Tylko ozdobne bloki pewnie. Justy naciek. O. Dobra, już tego nie lubię. Już tego nie lubię. Ale tamte bym chciał zejść. Tamte bym chciał zejść ewidentnie. Tak patrzę, czy mnie tam nic nie zabije. A, raz się żyje. Żebyśmy sobie obsydianu trochę złapali. Następny odcinek już w Netherze. Ej, to nie jest głupie. Oczywiście sobie nie wziąłem żadnych rzeczy. O. Poograbiajmy sobie tylko tego obsydianu trochę. No i enchanty to by się na pewno przydały. No właśnie, zresztą potrzebuję nawet obsydianu, żeby cokolwiek zrobić z tym enchantem. No chyba cztery sztuki były potrzebne. Jest 83 dzień. Oj, to będzie długie i mozolne kopanie. Ewidentnie. Następny odcinek już będzie w Netherze. Zobaczymy, czy w jakikolwiek sposób się zmienił Nether. No niby modów żadnych do Netheru nie było. Ale i tak jestem ciekaw. Dumpingi. Ludzie. Ojej. Na tym texture packu nie widać, czy cokolwiek się rozwala. Tam jakieś minimalne chyba nacieki są. Oddaj mnie to. O, Masaleko utonął. Masło nie toń. Będzie wszystko zapisane na filmie. Ostatni, zobaczymy ile tego mamy. Paździerza. Ile mamy tego paździerza? O, dobra. 9 sztuk. A ile to było potrzeba? 2, 4, 8 plus 3. 14 chyba. Chyba. Nie jestem pewny. Jak powiedziałem, ja jestem dosyć staromodny, jeżeli chodzi o to, więc... U mnie jeszcze, pamiętam, musiał być ten portal cały.
Teraz już chyba można robić jakieś tam inne te portale. Jakieś inne te portale teraz chyba mogą być. Mamy 30 minut już odcinka. Moi drodzy. To by było na tyle. Ja sobie tutaj to jeszcze... Dobra, jeszcze ciebie zabijemy. Tyk. Ja sobie jeszcze trochę pokopię tego obsydianu. No i pewnie wrócę na górę. No tu bez was raczej nie będę chciał chodzić, bo tu już raczej sam nic nie znajdę. Zresztą mamy już tylko 4 torcze, więc dużo nie zdziałamy z tym. Tak więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Zapisy na waitlisty, jak i ogólnie do harmonogramu macie na stronie spookyshero.pl. Tam możecie składać sobie podania na waitlistę. Ewentualnie, jak nie lubicie wchodzić na takie stronki, możecie oczywiście wejść na naszego Discorda, który również jest podany w opisie, jak i na stronie. I tam znajdziecie informację, czy zostaliście już dodani do waitlisty, czy jeszcze nie. Równie dobrze możecie tam napisać, że chcecie się zapisać na waitlistę i również w ten sposób was dodam na serwer. Tak więc, moi drodzy, jeszcze raz, dzięki wielkie, trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej!